Powiedz mi proszę, dlaczego warto studiować filozofię polityki online? Wydaje mi się, że jest to świetny kierunek dla ludzi, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś na temat filozofii, dokształcić się, ale nie mają na to czasu, ponieważ pracują. Zatrudniliśmy najlepszych specjalistów, świetnych profesorów oraz młodą kadrę naukową, która oddaje się całym sercem przedmiotom, które wykładają. Powiedz mi proszę, co się będzie składać na plan, na ten cały kurs? Aktualnie prowadzimy szereg poszczególnych kursów, które potem można zebrać, zaliczyć je wszystkie w poczet studiów podyplomowych. I jest to, na razie dysponujemy kursami takimi jak wstęp do filozofii polityki, filozofii polityki w starożytności i średniowieczu, nowożytną filozofię polityki, współczesną filozofię polityki, polską filozofię polityki. Teraz też oferujemy kurs z zakresu ekonomii austriackiej szkoły ekonomii i oferujemy edukację za pośrednictwem komputera, która jest bardzo dobra dla ludzi, którzy nie mają czasu fizycznie uczęszczać na zajęcia. Co do możliwości przekazania wiedzy, wszystko zależy od poświęcenia wykładowców. Po drugiej stronie zawsze siedzi człowiek, mimo że go nie widzimy. On zarządza forami dyskusyjnymi, on organizuje testy, on organizuje dyskusje i zawsze czuwa nad tym, co się tam dzieje. W związku z tym człowiek ma wrażenie, jakby rzeczywiście uczestniczył w wykładzie. I odwoływaliście się na pewno do jakiejś tradycji. Tak, wiesz co, Pawle, to jest siła naszego kierunku. Wydaje mi się, że też wielu ludzi może to przekonać do tych studiów. Wyszliśmy z założenia, że edukacja nie polega na tym, że zespół 10 naukowców przedstawia 10 różnych wersji i nie ma prawa powiedzieć studentowi, która wersja jest prawdziwa. Wyszliśmy z założenia, że po 10 latach studiowania filozofii mniej więcej wiemy, co jest interesujące, a co jest zupełną stratą czasu, dlatego proponujemy studentom zapoznanie się z naszą propozycją i potem każdy student sam oczywiście ocenia, czy to jest prawdziwe, jest to prawda, co my przedstawiamy, czy też nie. Odwołujemy się do tradycji klasycznej, czyli tradycji związanej z takimi nazwiskami jak Platon, Arystoteles, Święty Tomasz. Wydaje nam się, że jest to poważna propozycja filozoficzna, obecnie nieco zapomniana. Ale są to geniusze, to są ludzie, ci to były wielkie umysły, które ukształtowały świat filozofii. W związku z tym, jeśli mamy zacząć poważnie filozofować, to należy się zapoznać z wynikiem twórczości, z twórczością wielkich umysłów. Ja osobiście im więcej czytam współczesne dzieje filozoficzne, tym bardziej się przekonuję, że źródłem mojego natchnienia filozoficznego to są właśnie dzieła klasyczne. Dzieła, które zostały napisane przez wielkie umysły, które zapłodniają się. I nie ukrywam, że klasa tych dzieł, czyli ich poziom, wielokrotnie przewyższa to, co obecnie się tworzy. I do tego chcemy zachęcić studentów, żeby zapoznali się z tą spuścizną intelektualną, która obecnie jest nieco w zapomnieniu, niesłusznie. No to jest tak, jakbyś czytał komentarze do podręcznika fizyki bez zapoznania się z jądrem tego, czym jest fizyka, prawda? No musisz znać tą podstawę, jeśli chcesz dyskutować potem z późniejszymi dokonaniami. Tego typu kursy są niedostępne na tradycyjnym uniwersytecie? No ja nie słyszałem, żeby ktoś wykładał filozofię polityki Arystotelesa w sensie szczegółowym, kompleksowym, prawda? Nie słyszałem, żeby ktoś szczegółowo omawiał filozofię polityki Świętego Tomasza. Raczej to wszystko robi się bardzo pobieżnie na jakichś ogólnych wstępach do przedmiotu. Na pewno dla mnie i dla wielu ludzi jest to niewystarczające. Dla mnie zawsze taki problem z e-learningiem czy z taką formą edukacji. Nie wiem, jednak dla mnie ta interakcja na uniwersytecie, obecność na uczelni czy kontakt z prowadzącym jest bezcenny. Normalnie ludzie mają podobne poglądy do ciebie, Pawle. Ja sam się z e-learningiem zapoznałem w Stanach Zjednoczonych i tam mnie to zafascynowało, ponieważ zobaczyłem, że to może jednak być skuteczna forma edukacji. Wydaje mi się, że obawa przed e-learningiem wynika stąd, że ludziom wydaje się, że to jest jakieś biedne odtwarzanie wcześniej przygotowanych materiałów. To nie jest tak. Rzeczywiście kurs tworzy się do przodu, ale to jest zaleta, ponieważ nie można tutaj za bardzo imprezować i studenci od razu widzą, kiedy wykładowca jest nieprzygotowany, ponieważ nic tam nie ma. Tutaj musi rzeczywiście być jakaś baza, do której dokłada nauczyciel swój własny, na bieżąco swój wkład w postaci właśnie prowadzenia dyskusji ze studentami, czy moderowania tego, co sprawdzania na bieżąco tego, co studenci się nauczyli. No właśnie, mamy taki klasyczny wykład, nagrany, tak?
Tak, nasz kurs właściwie składa się z dwóch takich podstawowych modułów, czyli materiałów wcześniej przygotowanych w postaci na przykład wykładu wideo albo na przykład lektur zadanych do czytania, które są tam w postaci PDF-ów. To jest jedna rzecz. Druga to jest rzeczywiście nadzór tutora nad tym, co student rzeczywiście z tych materiałów zrozumiał. Czy jest taki kanał, gdzie wszyscy mogą wyrazić swój pogląd w danej kwestii, tak? Nie tylko wykładowca czy prowadzący, ale również wszyscy uczestnicy, tak? Oczywiście. Są to fora dyskusyjne na przykład, lub też jest takie narzędzie, które się nazywa wirtualna klasa. I to umożliwia interakcję rzeczywiście, która nie ogranicza się tylko do biernej, pasywnej pasywnego odbioru tego, co wcześniej zostało przygotowane. I moim zdaniem wypowiedzi na forum dyskusyjnym są o wiele bardziej przemyślane i z kolei to, co piszą nauczyciele, również ma jakąś tam postać skończoną, co daje większy, moim zdaniem, komfort i jest przynajmniej równie skuteczne, co zwyczajna wymiana zdań. Oczywiście nie jest tak, że e-learning jest w 100% tak dobry, jak edukacja klasyczna, czyli na żywo, ale wydaje mi się, że to jest, daje ona dobrą równowagę minusów i plusów, ponieważ plusów jest tak dużo, że dla niektórych ludzi no, są one przeważające. Jeśli ktoś nie może fizycznie pozwolić sobie na uczestnictwo w takich zajęciach, ponieważ na przykład nie mieszka w Krakowie czy w Warszawie, albo jest zbyt zajętym człowiekiem, no to jest oczywiste dla niego, że to jest jedyna forma, która pozwoli mu dokształcić się czy uzyskać wiedzę, którą jest on zainteresowany. Dlatego no, takie studia są potrzebne i naszym zadaniem jest pokonać niechęć Polaków w stosunku do tej formy edukacji, ponieważ wydaje mi się, że niechęć ta bierze się z ignorancji. Z tego, że ta postać wiedzy nie jest rozpropagowana, ale jak już mówiliśmy, na Zachodzie bardzo dużo kursów tego typu się organizuje i ludzie są w tym biegli. My tak naprawdę przecieramy dopiero szlak. Rozumiem. To jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Dlaczego akurat filozofia polityki? Filozofia polityki w moim przekonaniu jest bardzo zaniedbana w Polsce. Polacy są bardzo rozpolitykowani, ale to przejawia się i właściwie przekłada tylko i wyłącznie na mało wprawne dyskusje na forach internetowych czy na jakichś portalach, dosyć wulgarnych dyskusji najczęściej i niemerytorycznych. Wydaje mi się, że jest to na tyle pasjonująca dziedzina, jedna z praktycznych dziedzin filozofii, która prowadzi do przekształcania świata, może przekształcić świat na lepsze. W związku z tym, jeśli chcemy mieć zasób, amunicję intelektualną do tego, żeby zrobić coś pożytecznego w naszym kraju, żeby ten kraj nie wyglądał tak, jak obecnie wyglądają nasze drogi, czy szkoły, czy szpitale, warto zastanowić się nad zasadami, które trzeba znać, żeby ten świat przekształcać skutecznie i w sposób właściwy. Czyli twierdzisz, że ta wiedza, którą można uzyskać korzystając z takiego kursu jak Filozofia Polityki Online, jest możliwa również do zastosowania praktycznie. Znaczy, pierwszą korzyścią, jaką ja odnoszę z filozofii, także z filozofii polityki, jest to spokój umysłu, poczucie zrozumienia. Mój umysł się nie szarpie, mając wrażenie, że żyję w kompletnej mgle i robię to, co robię, ale tak naprawdę nie mam pojęcia, jak to, co robię, ma się do szerszego obrazu. Więc mi to daje spokój. To jest pierwszy użytek, jaki ja z tego mam. Po drugie, z całą pewnością filozofia polityki daje narzędzie intelektualne do zmiany świata, pozytywnej zmiany świata i kompetentnej. Prawda? Że zmieniamy świat w sposób, który nie wymknie nam się spod kontroli. Filozofia polityki, którą my przedstawiamy, jest filozofią opartą głównie na pozytywnych cechach moralnych, na tak zwanych cnotach, więc niemożliwe jest błędne wykorzystanie tej wiedzy czy w sposób zły. A na końcu przewagą znajomości filozofii nad jej brakiem jest to, że dzięki filozofii stajesz się człowiekiem wykształconym, człowiekiem na poziomie. I też to się często przydaje w interesach, ponieważ na pewnym poziomie prowadzenia biznesu ludzie, którzy nie potrafią porozmawiać o czymś innym niż tylko o interesach, no, nie reprezentują tego poziomu, który powinni reprezentować wyżsi menedżerowie, powiedzmy. W czasach kompletnej specjalizacji ludzie są przekonani, że do dobrego życia wystarczy im być świetnym specjalistą w zarządzaniu, być dobrym prawnikiem, dobrym ekonomistą. Nie zdają sobie sprawy z tego, że takie działanie ostatecznie prowadzi do paraliżu politycznego, ponieważ bez znajomości
oglądu całości rzeczy tak naprawdę, no jest duże ryzyko, że staniesz się trybikiem w rękach ludzi, którzy no tak naprawdę wykorzystują twoją niewiedzę. Więc każdy Polak, któremu się coś nie podoba w naszym kraju, który chciałby spożytkować swoją energię pozytywnie, powinien sięgnąć po jakieś zasoby teoretyczne, po jakieś zrozumienie, żeby móc świadomie i skutecznie ten kraj zmieniać wraz z innymi ludźmi. W związku z tym to, że dzisiaj wystarcza nam specjalizacja, wystarcza nam czysto materialne podejście do życia, to jest to być może krótkoterminowa strategia, ponieważ długofalowo no wszyscy narzekamy na to, co się w Polsce dzieje. Więc to jest jakaś propozycja zmiany. A co do teologii politycznej, ja bym chciał, żeby przynajmniej po tych kursach ludzie wiedzieli, czym jest teologia polityczna. Żeby ta nazwa no niektórych śmieszy, niektórzy w ogóle nie wiedzą, do czego to przypiąć. Wydaje mi się, że samo studiowanie naszego kierunku pozwala przynajmniej stać się człowiekiem na poziomie, człowiekiem, który jest w stanie tego typu tematykę poruszać. I powiem szczerze, nawet dla ludzi, którzy czysto komercyjnie traktują studia, to bycie człowiekiem na poziomie no, daje jakieś atuty też w biznesie, prawda? Ponieważ z tymi ludźmi no, nie da się porozmawiać, jeśli nie jest się człowiekiem na poziomie.